świętego Łazarza witam. No, także proszę Państwa, że jak ktoś na przykład wychowany w domu dziecka, no to te dzieci wszystko umieją, potrafią, ale na pletki sobie chłopaki nadcinają. No różne takie rzeczy. Mareczek mi mówił, że on takie rzeczy umie, że ja to nawet o tym pojęcia nie mam. Ja mówię, słuchaj, ja sobie uświadamiam to i wiem, że ja pojęcia nie mam, co ty tam robiłeś w tym domu dziecka. A teraz on nie chce dać po sobie poznać, że on jest z domu dziecka i że jest normalny. No, z domu dziecka każde dziecko ma skazę. No to wiadomo, że jak nie ma ojca, nie ma matki, nie ma serca, nie ma uczuć. I wtedy, kiedy myśmy byli w Anglii, Ameryce Białystoku, tej Janeczki Orzechowskiej, ona mówi, ty słuchaj o tym Mareczku, że on nie ma serca. Ale tak mnie to zastanowiło, dlaczego ta Janeczka Orzechowska w ogóle na ten temat mówi, że Mareczek nie ma serca. No ale to tak, aby to się potwierdziło, bo ja jestem osobą bardzo tolerancyjną i nie znam żadnych granic. Wychowana zostałam w Anglii, Ameryce Białystok, w miejscu takim, które nie zna żadnych granic, sztam granic nie stawiała. Tak przyjechałam tutaj do tego lichwiarstwa, które też koresponduje z Wrocławiem. Ten Wrocław zdaje się, że może teraz odpływać powoli, bo to nie jest proces nagły, do Izraela. Takie te czarnowłose Izraelitki, może z tą firmą Lindorf tam przejadą do Izraela, czy gdzieś tam w kierunku Jeruzalem, które odpadło już fizycznie w roku 70 naszej ery, bo Rzymianie zburzyli i teokrację, i świątynię raz na wieki wieków. Amen. Proszę Państwa, o tym wszystkim w kanale El Mercedes, Wiesiolandia Plus, Dawid Wachowiak Filmy, Dawid Wachowiak Odwiedziny u Ojca. Zapraszam serdecznie. Poza tym kanały są gościnne, czyli takie poznajomości. Ela Knor, youtube.com, Marta Dobosz, youtube.com, no Małga Kubiak, ja nie wiem, czy ona ma tam youtube.com, ale na Facebooku na pewno. No proszę Państwa, ludzie w czynie społecznym czasem lubią coś zrobić dla dobra społeczności. No to wtedy oni na YouTube rzucają filmy, a ci, co tak chcą się popisać, pokazać, to wiesz, gdzieś mają te filmy poukrywane, nieważne. Proszę Państwa, chcielibyśmy pokazać linię Mysią. Gdzie są ślady linii Mysi? Jak Państwo tak się przejdą prosto ulicą Dobrą, to tam, gdzie jest szary dom, proszę Państwa, szary dom, szarytki są, szarytki, tak, szarytki. Tam mieszkał papież, ale przez krótko, chyba jedną noc, nocował w 1999 roku, wtedy, kiedy wyświęcił tę bibliotekę wam, katolikom, żebyście mieli blisko do kościoła, to był tu, no bo tam, gdzie papież, to jest kościół, no bo niestety nie cerkiew, a cerkiew na biskupie Jakubie stoi. Tutaj Warszawa jakoś tak nie widuje biskupa Jakuba, bo biskup Jakub to raczej w kierunku odwrotnim jeździ, tak odwrotnie, ale nie po żydowsku, nie, ja nie o tym myślę, broń Boże. Tam gdzieś do Rosji jeździ, bo on z nad Bajkału pochodzi, no to diecezja białostocko-gdańska i Bajkał. A tutaj na biskupa Jakuba nikt nie będzie znał, chyba że z internetu, teraz w internecie to masz wszystko, nawet sama Warszawa jako mydło i powidło może się zareklamować. Ale proszę Państwa, no Warszawa, cóż, Warszawa to linia Mysia. Czy to dobrze, czy to źle? Ja wiem, że ci, którzy już przyzwyczaili się do brania pieniędzy za darmo, kręcenia, kombinowania i umieszczania pieniędzy w rajach podatkowych, tam gdzie się nie dobiegnie, bo to trzeba lecieć samolotem, potem na samolot, trzeba mieć pociągi, proszę zainstalować, tak jak u Niemców, co 150 km na godzinę jeżdżą, ba, 300 km na godzinę. Zapraszam.